to twoje ulubione zajęcie, miałem zapytać, w chwilach wolnych, to właśnie chyba taniec między innymi. No tak, powiem ci, że ten program akurat mnie wiele zdrowia kosztował, dlatego że tam to jest na żywo. Rzucali więc... tobą po podłodze. No rzucali, wiesz, miałam takie odciśnięte na kolanie kabaretki, teraz tego nie pokażę, bo mam dżinsy, ale... Następnym razem. Siniaki, tak. Poza tym nie no, stres oczywiście, bo myślałam, że wiesz, jak tańczę na barze po dwóch drinkach, to jestem najlepszą tancerką na świecie, wiesz, a się okazało, że taniec towarzyski jest bardzo trudny i treningi po kilka godzin dziennie, zapamiętywanie kroczków. Patrycja, ale jesteś bardzo dobrą tancerką, słuchaj, w tym programie, odpadłam już, także no nie, chyba nie. Spokojnie, ty byłaś na trzecim miejscu, ja po prostu byłem zaskoczony, że głosami widzów, którzy akurat głosowali, może tobie zabrakło po prostu tylko przyjaciół. Czy moi przyjaciele mnie słyszą? Wysłuchajcie na drugi raz SMS-y na mnie, kurczę. No to mogą na listę przeboju wysłać SMS-y, bo na liście znajdzie się wkrótce twój utwór. Właśnie, najnowszy teledysk, pomówmy przez chwilę o nim, jak został nakręcony, jak był realizowany. Bardzo ważna rzecz się wydarzyła w moim życiu, bo pojawiła się Patrycja Woj, która wyreżyserowała teledysk do Czterech Ścian, do pierwszego singla z tej płyty. W ogóle nietypowy dla mnie singiel, bo z Sychą, czyli z hip-hopowcem. I drugi teledysk, gdy zgasną światła. Patrycja wydobywa ze mnie 300% kobiecości. Kręcenie teledysków z Patrycją, oczywiście, wiesz, nigdy nie było tak, żeby nie było jakiejś przygody. Pat miała wizję, żebym biegała po moście Siekierkowskim o drugiej nad ranem na bosaka. Wbiło mi się coś w nogę. Później na drugi dzień, wiesz, ledwo tańczyłam na treningach do Tańca z Gwiazdami. I kazała mi się wykąpać w fontannie o drugiej po południu przy ludziach, wiesz, w brudnej fontannie, żebym oczywiście mogła dodać. Patty pokazuje rzeczywiście mnie jako kobietę i wiesz, to jest chyba cudowne dla autorki tekstu, czyli dla mnie, jak ktoś teledyskiem podkreśla to, co chciałam przekazać. Ideał faceta w takim razie. Mówiłaś o tym księciu. Wiesz, on się zmienia. Ty kiedyś mówiłaś, ale to się może zmienia. Nie, chyba, wiesz co, najbardziej mi zależy na tym, żeby facet był inteligentny. Żeby miał, lubię jednak w ogóle ludzi z twórczą duszą, taką artystyczną. No a teraz oczywiście też zaczęłam zwracać uwagę na to, żeby facet jednak był trochę odpowiedzialny. Trzy życzenia, Patrycja, które chciałabyś, żeby się spełniły? Chciałabym się rozwijać jako artystka i chciałabym, wiesz, poczuć w pewnym momencie, że zrobiłam dużo, bo mam ciągły taki niedosyt mimo tej trzeciej płyty. Chciałabym być szczęśliwa w miłości i znaleźć swoją drugą połowę pomarańczy. I trzecie chciałabym... Boże, nie mam trzeciego życzenia. Tak, mogę na przykład mieć takie nie o sobie? Mhm, oczywiście. To bym chciała, żeby ludzie się częściej uśmiechali i byli szczęśliwsi niż są.
No ale lepiej, żeby się naturalnie uśmiechali, niż mieli taki przyklejony. Nie, oczywiście, jak najbardziej. Żeby się kochali. Na pewno się cieszę, że jest źródło Jacka Kaczmarskiego na tej płycie. Na pewno się cieszę, że jest piosenka, w której gościnnie zaśpiewał pan Grzegorz Markowski, słynny wokalista. I to jak. W piosence Nie zatrzyma nikt, właśnie. Wiesz, to trudno mi wybrać, no bo każdy z tych piosenek, wiesz, każdy z tych piosenek to kawałek mnie, więc jakby ciężko mi wybierać, chyba nie jestem zbyt obiektywna. Z kolei, gdy zgasną światła, wiesz, cieszy mnie, że wiele kobiet mi akurat dziękowało i mówiło, że się utożsamia, bo piosenka jest o silnych kobietach, silnych w cudzysłowie, bo przecież gdy zgasną światła, każda z nas chce być przytulona i ukochana. Gdzieś tam sobie w środku płacze. No właśnie, płacze. Trudno mi wybrać ulubioną. Tak, płyta, tak jak mówiłem, nastrojowa, miejscami mocno smutna, utwór Sychę też. Jak te smyczki usłyszałem, to po prostu koniec. Powiem ci, że bałam się tego, że się będę, wiesz, promowała hip-hopem, prawda? Ale to jest ten szlachetna odmiana. No więc dziękuję ci, ale w ogóle po prostu pokochałam tą piosenkę i cieszę się, że się nagięłam i że taki utwór mam w swoim dorobku. Żałuję tylko, że nie ma jeszcze teledysku do pożegnania, bo to pożegnanie, słuchaj, jeżeli tak się żegnasz z ludźmi, to nic, tylko się z tobą żegnasz. Kochany jesteś. To tak, piosenka, która otwiera płytę, pożegnanie. Taki, prawda, taki mały paradoks, że... Pożegnanie jest na początku. Tak. Ale czasem tak się zdarza, prawda? Więc właśnie. Bardzo mi przykro, że muszę się z tobą pożegnać. Było mi bardzo miło. Patrycja Markowska, Muzyczny Salon. Dziękuję bardzo. Puste ściany, ale kopijany. To jest Polska, nie produkcja, Stany Zjednoczone. Wciąż tą samą stronę czytam, wciąż ta sama płyta. Świat się zaciął i zaczął zgrzytać dawno temu. Już nie pytam, czy od życia biorę jak najwięcej, bo chcę mieć jak najwięcej, żeby dać jak najwięcej. Pozwól mi mieć to nieszczęście, by przekonać się o tym, że więcej hajsu to większe kłopoty. To co wokół smutno mnie nastraja, niepotrzebnych myśli natłok w głowie mam. Tu za szybko kręci się codzienny teatr ten. To w nim zgubiłam nagle się. To są te chwile, kiedy siedzę, myślę tylko, żeby móc stanąć, złapać oddech i trzeba uważać, wiedząc, że wszystko tu. Teatrze. Wszystko możliwe jest pośród kłopotów znaleźć sens. Nie rozumiesz, bo zginiesz w ludzi tłumie. To co wokół gorzko mnie nastraja, nie za bardzo jest się przecież z czego śmiać. To jest Polska, stary, tu się ciężko oddycha. Przyciąganie ziemskie to największy świata błąd. Za ciężko by się zerwać stąd. Myślę tylko, żeby móc stanąć, złapać oddech i wiedząc, że wszystko tu, wszystko możliwe jest pośród kłopotów znaleźć sens. Oj, spaliłem się nieraz, potem zgasł i widziałem trzeźwo jedno. Nie ma nigdy nawet, kiedy opcja 50-50, bo ich styl jest ich stylem, a mój jest moim. Tyle, każdy z nas niczym dealer zapieprza, dając siebie co ma najlepsze. A w tej grze trzeba uważać, bo ona sytuację stwarza. Ta gra nas trzyma i nie puszcza. A nawet jeśli puści, choć na chwilę, to zaraz wraca jak bumerang. Tyle proste, teraz inaczej na to patrzę. W tym teatrze ja odejdę zanim ty zaczniesz. Aha. Wszystko możliwe jest pośród kłopotów znaleźć sens. Czasem po prostu chciałabym. To są te chwile, kiedy siedzę, myślę tylko, żeby móc stanąć, złapać oddech i bo ich styl jest ich stylem, a mój jest moim. Wiedząc, że wszystko